Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 My Rise. Przed nami prawda kolejny odcinek. Dzisiaj jesteśmy świeżo po tym, jak wygraliśmy Pass World Heavyweight, a więc jesteśmy mistrzem Undisputed Universal i mistrzem World Heavyweight. Dowiedzieliśmy się, że Royal Rumble wygrał Montez Ford i że z nimi mamy tutaj jakąś, nie wiem, jakąś może powiedzieć promo w ringu do zrobienia, ale dalej nie chce mi się wierzyć, że z nim się zmierza ty w WrestleMania. Naprawdę nie wiem jak, ale wydaje mi się, że po prostu jakiś sposób i tak to będzie musiała być walka z Romanem Reignsem. Chyba, że o jeden pas będę walczył z Montezem Fordem, a o drugi z Romanem może, nie wiem, ale na WrestleMania też właśnie, jeśli pokonam moich rywali na WrestleMania, tam jednego, czy tam jest, zależy jakby to będzie wyglądało, ale jeśli wyjdę z WrestleMania jako mistrz, to będę miał wyrównać, to pobiję rekord naprawdę, a na WrestleMania wyrównam, a w następny dzień już pobiję rekord Romana Reignsa, dlatego tym bardziej, na pewno Roman Reigns nie będzie mi chciał na to pozwolić i na pewno będę musiał na niego uważać, tak jest mój typ, że on się tutaj prędzej czy później na pewno pojawi. Właśnie ja mam dwa pasy, właśnie, tak żeby, czy będzie zakładam, że walka o dwa pasy z Montezem? Nie pamiętam w sumie, nie wiem, jak tak może, jak to może wyglądać, jestem bardzo ciekawy. Ladies and gentlemen, it is my distinct pleasure to introduce to you the undisputed WWE Universal World Heavyweight Champion. That's quite a mouthful, champ. Well, hello there, Raw! It's pretty damn cool to be back where I started, but on a whole different level. Speaking of reaching a whole new level, I'm not the only guy who had a good night at the Royal Rumble. See, there's a man who's got a WrestleMania main event to cash in. A superstar who's ready to make the leap. Honestly, he reminds me a bit of myself from a few years back. So let me introduce you to this year's winner of the Royal Rumble match, Montez Ford! Undisputed, huh? Look at you, peacocking around like you mean something. That title you took from Cody at the Rumble? They made it up because nobody could beat me. I am so tired of hearing people compare you to me. Are you so deluded that you really think I would let a pretender like you tie my record with the Universal title? Nah. Mm-mm. Come on. You shouldn't even be there. Montez Ford! You're a young man with a bright future. And I'm sorry to say this, but you're not the guy I can count on to beat this clown at Mania. So there's been a change of plans. See? What I did is I took a big briefcase full of my Hollywood money, flew in my private jet out to the woods of Minnesota, and I hired myself a hunter who knows a little something about ending streaks at Mania. Hope it was fun while it lasted. Champ. Mm-hmm.
No to jest naprawdę ciekawy widok i takiego obrotu spraw to nawet ja się nie spodziewałem. Romana jako mistrz, jako zawodnik, który właśnie będzie chciał ze mną walczyć, spodziewałem się. Ale że, można powiedzieć, wynajmie sobie tutaj Brocka Lesnara i że Bloodline będzie miał, no będzie reunion Bloodline'u, Bloodline współpracujący z Brockiem Lesnarem, to brzmi jak coś najbardziej overpowered, co może być. Jakby, to jest naprawdę nienormalna siła, to może być Bloodline i Brock Lesnar po jednej stronie. To jest naprawdę niesamowite. Dobra, ale wolałbym Romana, wolałbym jego pokonać. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Te wszystkie pieniądze, które wydał, wszystkie pewnie miliony, które musiał zapłacić Brockowi Lesnarowi, pójdą na marne, bo i tak to my wygramy na WrestleMania i on to prędzej czy później zobaczy. Czy The Miz będzie mi coś takiego mówił, że nie powinien być na Raw i że będzie się śmiał, czy coś takiego? Nie wiem, co ma mi do powiedzenia. Isn't this great? Roman's brilliant plan put Regal in the hospital. So, there's no You are debate. the picture of class, Miz. I have exactly zero patience for you or A w sumie Bloodline any of możliwe, this. że jest ze SmackDown, w I sumie nie wiem. want. I am generally not in the give the dark horse what he wants business. I cannot wait to see Brock and the Bloodline break you and your big dream. You're gonna be disappointed. You don't even sound sure yourself, but whatever. You want to get the hell kicked out of you on the way. Dobra, czyli chcę właśnie Bloodline, mi znam da Bloodline. No ale właśnie, jestem ciekawy, jak ta walka będzie wyglądała. Sami Zayn, no ktoś, kto wie, jak walczyć z Bloodline'em. Co ma do powiedzenia tutaj sami. Hey, I hear you're going after the Bloodline after what they did to you and Regal. I am. They're gonna get what's coming to them. Nobody knows the Bloodline better than I do. I know your story, Sammy. You don't. You only know what you saw on TV. Let Sammy, I appreciate that. I do. Look, I tried to take out the Bloodline alone and it didn't work. I owe my career to Regal. I wouldn't be where I am today if it wasn't for him having I hear you, but I'm telling you, you're making a mistake trying to do this alone. We haven't even talked about the fact I don't have time for any of this. I'm done talking. Well, I tried. Good luck, champ. No, przydałoby się na pewno. Pomoc by się na pewno przydała. Tym bardziej właśnie, że to jest Bloodline i Brock Lesnar, to będzie naprawdę coś ogromnego. No, zobaczymy, co dam radę zrobić. Jestem bardzo ciekawy, jaki jest plan mojego zawodnika na to, co postanowi zrobić z tym Bloodline'em. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Bo tak jak mówiłem, Bloodline to jedno. Bloodline z Brockiem Lesnarem to jest naprawdę coś potężnego. Backstage Brawl ze solo? Dobra, czemu nie? Podoba mi się, to nie mieliśmy Backstage Brawl tutaj przedtem. To będzie coś ciekawego. Take the fight to Soczka, dobra. Czyli co, może będziemy walczyli i prędzej później przyjdzie Bloodline i nam tutaj przeszkodzi w tym Backstage Brawlu? Bardzo możliwe. I wtedy jakby, może powiedzieć, sami będzie mógł powiedzieć, że nas ostrzegał, że to się wydarzy. Krzesło weźmy tutaj. Aj, nie trafiłem go tutaj, niestety. Jeszcze tutaj leg drop w jego wykonaniu. Jak tutaj możemy złapać i Hurricane Rana w naszym wykonaniu. Nie pozwolimy tutaj wstać, mocny łokieć, weźmy to krzesło teraz w dłoń. I możemy w niego rzucić w sumie to krzesło, ale nie udało mi się, STO tutaj zrobił dobre. Ja właśnie chciałem w niego to wrzucić, ale się nie udało. I super kick, świetne combo od Solo, który sam idzie teraz po krzesło. Trzeba się teraz wstać. Dobra, teraz kontrujemy. Wheelbarrow DDT. Mam to zrobione tutaj poza ringiem na backstage'u kompletnie tutaj. I teraz chairshot, pięknie. Jeszcze jeden dołóżmy. On tutaj wstaje, ale rzućmy tego to krzesło się tak po prostu. Tak przedtem to próbowałem zrobić i będziemy mieli jedną rzecz zrobioną. Czy teraz przyjdzie Bloodline? Na razie nie. Over to red card, dobra. Czyli tutaj pewnie będzie Bloodline na mnie czekało. To czerwone auto jest gdzie? Tutaj czy po drugiej stronie? To jest. Czy możemy tutaj przejść jakoś? Pewnie zakładam, że musimy mieć możliwość, więc jakoś muszę tutaj przejść do tego czerwonego auta. Gdzie mogę przejść tutaj do tego czerwonego auta? Wheelbarrow DDT nie dajemy rady tutaj trafić. Próbowałem przedtem tam przejść, ale. I próbowałem z nim walczyć też. Przy tym czerwonym aucie, ale. Nie mogę tego jakby zrobić zbytnio. Czy mogę tutaj gdzieś. Mogę tutaj pójść. A dobra, to do tego pewnie czerwonego auta. No dobra. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy.
Tu pewnie Bloodline na pewno się pojawi. Na 100% tutaj Bloodline musi pojawić. Wiedziałem, RJ. I jest też Jimmy. Jeszcze Brocka brakuje tutaj. I sam on Spike teraz. To nie był dobry pomysł. To nie był naprawdę dobry pomysł. Teraz jeszcze rzuci pewnie szybę, zakładam. Triple powerbomb w stylu The Shield na samochód. Na szybę samochodu, tak właśnie jest, niestety. To musiało się tak skończyć, to po prostu się musiało tak skończyć. Nie jestem zaskoczony, niestety nie jestem zaskoczony. Że właśnie walka z kimś z Bloodline kończy tak, że cały Bloodline się praktycznie pojawia. Jeszcze właśnie nie brakowało tutaj, żeby Brock tutaj się pojawił. Brock pewnie już po prostu sobie czeka tylko na WrestleMania. Dobrze, wróciliśmy właśnie szybko z tego szpitala. Jesteśmy, no chyba gotowi, mam nadzieję, że jesteśmy gotowi sami. Pewnie powiem właśnie, że nas dostrzegał tutaj. That didn't turn out so. Yeah. There is no taking the Bloodline out one at a time. There's only taking them all out in a... The Usos have a match tonight. I should strike afterwards when they least expect it. Yep, but knowing how they operate, we're gonna need one more guy. I do. Jeszcze jedna sama mam właśnie. I myślę, że z Balorem mieliśmy jakby może od początku, aby tą... My razem już współpracowaliśmy jeszcze przeciwko Logana i Miza, więc ja go wybiorę. Randy jest moim ulubionym zawodnikiem, ale dla storyline, tutaj całej historii, Finn Balor najbardziej pasuje. Finn Balor właśnie zdecydowanie to najbardziej pasuje, bo tak już mówię, on ze mną współpracował już bardzo długo ze mną współpracował. Czyli walkę mam jakoś Usos, a my prawdopodobnie ich zaatakujemy potem. No zobaczymy, co tam raczej zrobić. W końcu to my, zakładam, że wyjdziemy zwycięsko z właśnie, może być brawlu tutaj. Bo tak na razie to my tylko obrywaliśmy od Bloodline'u. I mamy właśnie w końcu rewanż na Bloodline'ie. Będziemy walczyć, dobra. No zobaczmy, co tutaj co musimy zrobić w sumie. Jimmy mnie counter take the fight, to już jest dobra. Czy potencjalnie Sola się pojawi, a potem się pojawi Balor? Może? Tak, możliwe, że tak właśnie będzie, że za chwilę się pojawi Solo, a potem się pojawi właśnie Finn, tak? Możliwe bardzo właśnie, że tak będzie. Insegury, tak tam, Hurricane Rana bardziej w sumie. Irish shoot Jimmy into the lower right corner. Strike muszę mu zrobić, najpierw go złapmy tutaj, on mnie kontruje. Sami jest mi potrzebny na pewno bardzo. Sami mi jest... Właśnie bardzo potrzebny. Sami właśnie tutaj bardzo potrzebny, bo... No i miałem jak walczyć na przeciwko tej dwójki niestety. Instant recovery by się bardzo przydało. Potrzebuję znowu Irish Whipa mu zrobić. Dobra. Teraz czekam pewnie na Solo i na Fina zakładam. Jest Solo, wiedziałem. Ale Solo nie wie, że mamy i my na niego tutaj jednego gościa. I za chwilę się tutaj pojawi. I jest Finn Balor oczywiście. Mamy Balora, który teraz? Nie, on czy on... Przez chwilę bałem się, że on zrobi jakby, że on się odwróci od nas. Przez chwilę naprawdę bałem się, że on się odwróci. Wyglądało to właśnie, jakby tak stał naprzeciwko Solo, jakby nie chciał go uderzyć. Bałem się naprawdę, że przez chwilę on się odwróci od nas, ale jednak udało się. Więc w końcu my wychodzimy zwycięsko z tego brawlu. Pomiędzy nami a Bloodline'em. Droga do WrestleMania na pewno staje się z tygodnia na tydzień coraz bardziej ciekawsza tutaj. Zakładam, że potencjalnie powinniśmy się tutaj zmierzyć w one-on-one meczu tuż przed WrestleMania z kimś z Bloodline'u. Solo potencjalnie byłby dobrą opcją.
I dalej mnie po prostu krótko mówiąc tutaj straszy Roman Lesnarem, ale ja się go tutaj nie boję. Troy Simkin, co mam mi do powiedzenia? You must be feeling pretty good about yourself after outsmarting the blood. That would be a first. Miz has made a match. You and your two self-destructive brothers. Oh, you managed to get that out without looking at the no- Six Men No Disqualification Tag Team brzmi mega, brzmi to naprawdę mega. Z miłą chęcią. Możemy sobie zupgrade'ować naszego zawodnika tuż przed tą walką. Taki malutki upgrade. Imrem przenosi się do tego pojedynku, a więc pora na Six Men No Disqualification. Z jednej strony rozumiem Regala, Williama Regala, to może być zły pomysł tuż przed walką z Lesnarem, potencjalnie ryzykować kontuzją, ale to jest szansa, żeby w końcu się zrewanżować tak porządnie temu Bloodline'owi. Nie mały brawl, a no disqualification z Six Men, tak, w końcu właśnie to jest szansa, żeby się z nimi zrewanżować, więc musimy to wykorzystać. Widzę, że tutaj mamy wejście w stylu troszeczkę, dziwnie, nie pasuje troszeczkę, mam wrażenie, wejście Legado del Fantasma. Jeszcze Jimmy jako jakby lider. Dość to ciekawe wygląda. Jakby jeszcze solo był, to jeszcze by troszeczkę to, można powiedzieć, miało więcej sensu. Ale mamy te właśnie Bloodline. Cały Bloodline oczywiście, no chyba, że Romana zobaczymy tutaj jeszcze, bo Romana... Też nie chcę się wierzyć, że Romana to nie zobaczymy. No, może nie wiem, jakby w trakcie walki z Lesnarem potencjalnie, jakby na przykład kłopoty, to się pojawi, nie wiem, ale no musi pojawić. Mam wrażenie, że musi się prędzej pojawić. Na rywali Bloodline'u pora najpierw na Undisputed Championship, bo teraz właśnie myślę, że tak po prostu lepiej mówić, niż właśnie tam całe Undisputed Universal Champion, World Heavy Champion. My też mamy wejść od razu razem. Six Man Tournament to naprawdę będzie ciężka walka, bo zawsze jak będzie się chciał jednego przypiąć, to zawsze dwóch może jakimś tam cudem się pojawi, więc to będzie na pewno, to nie będzie nic prostego na pewno. To na pewno będzie dość ciężkie. Ale musimy sobie poradzić, jesteśmy gotowi, żeby zaczynać tą walkę i zaczynamy. Atakujemy od razu kogo, może powiedzieć, kto pierwszy nam wpadnie w ręce. W Defeat Bloodline, dobra, czyli nie ma tutaj, nie musimy tutaj nic robić. Jakiś, nie będzie żadnych scenek, nic takiego, po prostu ich pokonać. To będzie naprawdę nie lada wyzwanie, to będzie jeden wielki chaos, wydaje się. Hurricane Rana. Trzeba myśleć, żeby ktoś opuścił ring, najlepiej. Może my to zrobimy. Może i my to zrobimy właśnie z Jimmym. Właśnie za dużo tych zawodników, można powiedzieć, jest naraz. Wheelbarrow DDT, Jimmy Usam robił taunt i to był jego, jak można powiedzieć, to była zguba dla niego troszeczkę. Forearm. Inziguri. Szybko candlestick zgarnijmy. Bauer niestety jest stand. Próba już tam poddania solo była. Muszę też właśnie obserwować, co się dzieje w ringu, też tak w ogóle właśnie. To jest też jedna z takich rzeczy. Jeszcze jeden candlestick. I kolejne uderzenie. I ponownie aż złamaliśmy tego candlesticka. Widziałem cię solo, widziałem cię dobrze. Atakujemy Jaya tutaj, bo widziałem, że się troszkę sami sobie nie radził z nim. Shooting Star. To pierwszy tutaj wróci do ringu do nas. Oj, za późno troszkę to zrobiłem, niestety. Jeszcze tutaj właśnie Jimmy tam atakuje Balora, Instant Recovery, musimy wrócić i musimy pomóc. Pięknie, Wheelbarrow DDT zrobione. Tutaj solo właśnie widziałem. Dajemy radę tutaj skontrować, ale to jest kontra, pięknie. Teraz tutaj solo niestety, muszę właśnie uważać na solo. Mocno uderzenie w plecy, jestem stand? Po takim uderzeniu w plecy tylko?
Teraz wychodzę na samą górę, ja nie zdążę go skontrolować, bo będę cały czas stunt. No właśnie, niestety headbutt jego wykonania nie byłem w stanie nic zrobić tutaj. Mam przypięcia, ale mam szybki kickout. Sami, dobra. Piękny daj swanton na Jimmy Muso. Tak mówiłem, spodziewałem się, że tak będzie, tak jest. Chaos, absolutny chaos. Jak na razie. Signatura do zrobienia. Pięknie, pięknie. A stąd właśnie bardziej wrócę do ringu, prawie czego tutaj. I Spear Eye, miałem go prawie. Prawie go tutaj miałem. Black Mass, pięknie, tego się nie spodziewał. Black Mass, przypinamy szybko. Może to być koniec. Sami parz na Jaya. Parz na Jaya, dobrze. Solo wstaje. Ale chyba pierwsza nasza okazja. Spanish Fly. Solo wstaje. Dajmy go od razu też atakujemy. I ponownie Spanish Fly. Czy sami ma Helluva Kick? Nie ma Helluva Kick, tak patrzyłem. Nie pozwoli mi tak łatwo uciec. Nie pozwala, ja na pewno tak łatwo uciec tutaj. Musimy to wykorzystać, że jest stand. Jest jeszcze jeden leg drop tutaj w naszym wykonaniu. Jeszcze jedno kopnięcie. Wheelbarrow DDT w naszym wykonaniu. Solo właśnie. Nie wiem, czy jest na przypięcie już, ale na pewno właśnie jeden raz już finisher na nim zrobiliśmy, więc to jest coś, co musimy pamiętać. Super, wykonałem Jaya taki. Ja mam przypięcie, to jest nawet w sumie spoko, bo właśnie, mam łatwy kickout. Wheelbarrow DDT ponownie. Shooting Star, dobra. Solo, bo tam Rage'a użył, jeśli dobrze widziałem. Wstaje tutaj Jay, ale ma od razu Spira. I... dobra, może teraz szybko przypięcie, szybko tylko, to przypięcie spoczynamy. Właśnie sędzia musi szybciej, jakby to musi, nie może tak długo trwać. Bo to naprawdę są w takim pojedynku cenne sekundy właśnie. Cenne sekundy są kluczowe, nie może to tak długo trwać. Nie może po prostu tak długo trwać. Czy sędzia są na koniec tego pojedynku? Nie, niestety nie. Przypięcie zna mnie teraz za to. Ale ja robię kickouta tutaj. I teraz jeszcze właśnie potrzebujemy cię Balor, potrzebujemy cię w ringu Balor teraz. Instant recovery. Okay, muszę wrócić szybko do ringu. Wheelbarrow DDT, czy tam cokolwiek, po prostu muszę cokolwiek zrobić. Kontra. Wheelbarrow DDT teraz. Solo jest złapany. Solo to jest właśnie faworyt do przypięcia. Solo to jest gość, na którym się powinniśmy skupić, żeby go przypiąć. Zdecydowanie. Dobra. Teraz na wymiar sobie dobrze rodzimy. Balor jeszcze pięknie. Kto do mnie przyjdzie tutaj, ja poczekam sobie. Chyba, że będzie ktoś miał kłopoty. Na razie sobie poczekam tutaj sami, może nawet jeszcze. Który z Usos przyjdzie do nas? Nikt tutaj, bo sam idzie do Jaya. Ja poczekam może Jimmy'ego. A to jest perfekcyjny moment, ale nie trafiam go. Jakim cudem to się nie udało? Nie wiem, ale szybko musimy wstawać. Teraz może Jay, czemu przyjdzie do mnie? Chyba nie. Solo do mnie tutaj przyjdzie. Perfekcyjnie mi go tutaj Balor wrzuca na Shooting Stara. Solo nie ma nic na drugim finisza, to też dobre wieści. Barodity, on może być teraz stand i tak właśnie jest, tak właśnie jest, on jest stand. To jest świetny moment dla nas. Twist of Fate zrobiony. Balor, czy chcesz go przypiąć potencjał, bo coś zrobić? Możesz spróbować Balor cokolwiek. Teraz właśnie troszkę tak popatrzę, na pewno mamy przypięcie. Clothesline, Jay wypada, ja mam coś dla Solo. To jest koniec może. Tylko zajmij się Jimmy, sami zajmij się Jimmy, zajmij się Jimmy'im. Pięknie. I to jest koniec, mamy ich. Bloodline pokonany. Bloodline pokonany tuż przed walką z Brockiem Lesnarem. To musi naprawdę dobrze smakować dla, na pewno nas oczywiście, ale też na pewno dla samego, który oczywiście ma cały czas może powiedzieć potyczki z Bloodline'em. I Balor też nasz oczywiście, może powiedzieć, mogę tutaj powiedzieć, dobry przyjaciel w tym, w tej historii, może powiedzieć, całej naszej. Brock Lesnar. Brock Lesnar, oj. Nasz też, czemu się daliśmy tak nabrać łatwo?
Nie powinniśmy, jakby jako już zaatakował Balora, mieliśmy okazję. No wiadomo, że to jest jakby... Wiadomo właśnie, że to jest, może powiedzieć, wszystko historia, jeszcze mam tutaj na krzesło F5, ale no właśnie jakby na logikę, mieliśmy tam moment. Ponownie nam podnosi Lester te dwa pasy, ale może nam podtrzymać tylko te pasy, bo tych pasów na stałe nie będziesz miał. Więc możesz się pocieszyć, Brock, ale na WrestleMania zobaczysz, że to my będziemy dalej mistrzem. Czy to był właśnie ostatni SmackDown? Nie patrzyłem tak dokładnie. Czy to był ostatni SmackDown przed WrestleManią? Możliwe, choć nie wiem, czy byśmy mieli jeszcze taką potężną walkę tuż dosłownie przed WrestleManią na ostatnim SmackDown? Zobaczymy wszędzie, za chwilkę się potwierdzi, bo nie zwracam aż tak bardzo uwagi. Wow. Mocne słowa tutaj Roma, że znowu go rodzina zawiodła. Ja się tak dalej nie obawiam. 24 hours before, tak, czyli będziemy. Czyli na WrestleMania Night One walczymy z Lesnarem. Aha, to jest Night One, dobra, to ma wszystko sens. Czyli na Night One pokonam Lesnara i to będzie Wood Tie. Tak, wyrównałem wtedy rekord i na WrestleMania Night Two Roman przyjdzie. Na 100% tak musi być. Tak musi być na 100%. To ma jedynie sens, jeśli by tak było. The Miz, to mam do powiedzenia tutaj The Miz. The walking wounded have arrived. I'm honestly surprised you made it. After what? Brock, 3+ years, Miz. I'd think you would have learned. Tonight, those doubts finally come true. I tried to warn you years ago that you would come this close in getting out of Roman's shadow and failed at the finish line is going to eat you. You know the definition of insanity, right? Repeating the same. So what? So that's you underestimating me and having it blow. Not this time. Not again. I'm gonna paint you a picture. I keep my titles tonight. Tying Roman's universal record. Then tomorrow? No! Yes, Miz. Yes. And I guarantee you that. Patrz na te rozmowy, to aż bym się czasem nie spodziewał, że to Miz jeszcze mieć coś jakby zrobić, żeby mnie zaatakować. No będzie naprawdę bardzo ciekawie. A więc tak już mówiłem, na 100% to musi się tak wydarzyć, że ja pokonam Lesnara na Night One. I wtedy Lesnar, nie Lesnar, a Roman będzie, że no, wszystko co będzie mógł tak naprawdę zrobić, to zrobi, żeby zawalczył z nami na WrestleMania Night 2, żeby nie pozwolić nam zabrać mu tego rekordu, więc WrestleMania Night 1 Lesnar i prawdopodobnie WrestleMania Night 2 Roman Reigns. Tak to pewnie będzie wyglądało, ale to wszystko w następnym odcinku, teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!